Naszym dzisiejszym gościem jest burmistrz Miasta i Gminy Sieniawy, pan Adam Woś, który w tej kadencji ubiega się o reelekcję. Witamy, panie burmistrzu. Dzień dobry państwu. Panie. panie burmistrzu, pan ubiega się o reelekcję. Jak przebiegały te ostatnie lata za pana panowania? Tak, to już dla mnie czwarte wybory na urząd burmistrza. Czas przed wyborami akurat tak się poukładało, że, że to był czas wielkiej pracy. Bo kończyliśmy bardzo duże inwestycje. Nie tak dawno, bo 2 września, oddaliśmy do użytku nazywana przeze mnie inwestycja stulecia, i myślę, że można w pełnym tego słowa znaczeniu tę inwestycję za taką uznać, bo to była hala sportowa i kryta pływalnia. Potężny obieg, niezwykle funkcjonalny w samym centrum miasta, zamyka. Pierzeją już swoją czworobok naszego rynku od strony wschodniej. Co kiedyś nawet proponował mi profesor Kuśnierz, że należałoby coś z tą pierzeją zrobić, coś z tą stroną wschodnią. Wszak szkoła była nieco oddalona od, od głównej drogi, a sieniawa zawsze była tak urządzona, że ratusz czy rynek był otoczony zabudową z czterech stron. Po wybudowaniu. Słynnego przeze mnie już Manhattanu. Było już trzy boki, jakby zabudowane, pozostał ten czwarty. Ale oczywiście to nie tylko i wyłącznie ta przyczyna była do tego, że podjęliśmy się tego wielkiego dzieła, ale przede wszystkim troska o naszych najmłodszych mieszkańców, naszych najmłodszych obywateli. Chodzi o uczniów naszych sieniawskich szkół. Wiadomo, że szkoła w Sieniawie jest największa, z największą liczbą dzieci, no jest to kompleks szkół czy zespół szkół, bo znajduje się tam szkoła podstawowa i jeszcze ciągle istniejące gimnazjum i zespół szkół licealnych. I wszyscy, czy to najmniejsze te dzieciątka, czy, czy, czy ze szkoły podstawowej, gimnazjum, czy z tego zespołu szkół licealnych musieli przemierzać drogę tą wojewódzką, dziś bardzo ruchliwą z chwilą, kiedy ten odcinek autostrady został oddany yy, i ruch przestrzeniowy zmorzył się ogromnie, praktycznie w zasadzie to trzykrotnie. Yy, no ale to oczywiście yy, stwarzało ogromne zagrożenie dla, dla naszych najmłodszych mieszkańców, ale też fakt ten, że uczniowie naszych szkół każdego dnia bez względu na to, jaka była pogoda. Wraz ze swoim nauczycielem musieli przemierzać odcinek około 500 metrów, żeby dojść do tej istniejącej kiedyś starej już hali sportowej, dziś pięknie odnowionej imieniem Dariusza Michalskiego. Kiedy miałem jeszcze wcześniej gabinet na wprost szkoły, to niejednokrotnie oglądałem, jak to wyglądała ta droga. Nieraz używałem, że jest to droga przez mękę, takiego określenia, bo uczeń po, po zakończeniu zajęć wychowania fizycznego, no miał krótki czas przerwy, w zależności od tego, jaka to była przerwa, krótka, długa czy, 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 czy średnia, no ale musiał zdążyć na lekcje, na kolejne lekcje tam z innych jakichś przedmiotów i widziałem, czy to padający śnieg, czy silny wiatr, czy mrót. Czy deszcz, to te dzieciaki jedna, pod jedną pachą kurtka, pod drugą pachą tornister, bo nie zawsze zdążył się ubrać, spocony, musiał przebiegać ten odcinek, żeby zdążyć do szkoły. Dziś są w komfortowej sytuacji, bo mogą wszystko zostawić w miejscu, tam gdzie odbywa lekcje, swoje ubranie, a nawet już w tych. Kombinezonach do ćwiczeń, czyli w spodenkach, czy, czy też y, zabierać, zabierając ze sobą spodenki do kąpieli, to wszystko, co jest potrzebne, dosłownie kilka metrów i są już na obiekcie sportowym, czy to na hali sportowej, czy na basenie. No, z tego co wiem, to dzieci są przeszczęśliwe, bo, bo no, powiem szczerze, że przechodząc przez ulicę, to mali już tacy chłopcy, dziewczynki, dziękujemy panie burmistrzu, dziękujemy za was. Za hale są to takie chwile wzruszające. Nie wiem, czy starsi aż tak bardzo cenią to, co mają, ale dzieci ogromnie. Niewątpliwie była to bardzo duża inwestycja, ale było ostatnio otwarcie po remoncie kościoła w Sieniawie oraz oddanie do użytku Rondo. Jakie są plany na następną kadencję, bo to nie jest koniec inwestycji? Tak, to mówiąc o hali sportowej i basenie, to rzeczywiście była. Bardzo kosztowna i, 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 i wielka inwestycja, ale nie mniejszą również był, była odbudowa kościoła, e, wspomnianego przez panią, więc może jeszcze kilka słów o tym kościele. E, właśnie w minioną niedzielę, 7 października, oddaliśmy do użytku bardzo stary, zabytkowy, niez, niezwy, niezwykle cenny dla naszej sieniawy obiekt sakralny, jakim był kościół Jana Szciciela. E, Cała Sieniawa już wygląda pięknie, no, takie są przynajmniej opinie. Ja być może jestem nie do końca sprawiedliwy w swojej ocenie, bo to jest po, po części moje dzieło, ale bardzo wielu ludzi ocenia, że Sieniawa wygląda teraz pięknie, imponująco, z tymi wszystkimi zabudowaniami, o których wspominałem wcześniej. No ale w samym sercu Sieniawy był jeszcze właśnie ten kościół. No, ja akurat od swojego domu jeżdżąc do urzędu przejeżdżałem każdego dnia. Obok tego kościoła, i zawsze wzruszony byłem, patrząc na jego fatalny stan. Niewiele mogłem w tym przypadku zrobić, zresztą moi poprzednicy też nikt nawet nie pomyślał o tym, żeby kiedyś ten zabytkowy obiekt odbudować. I tutaj no nie ukrywam, że, że od samego początku, jak zostałem burmistrzem, o tym myślałem, marzyłem, ale wydawało mi się, że to nie jest realne, bo przecież no, obiekt sakralny co, jest proboszcz, jest parafia i parafianie powinni się, powinni się tym zająć. No ale kiedy uświadomiłem sobie, jakie są koszty remontu tego kościoła, wiedziałem, że nie są w stanie, bo składka z numeru byłaby ogromna, a, a pewnie tego, no, nie pewnie, tylko na pewno nie byliby w stanie tego. Udźwignąć. I wtedy, kiedy pojawiła się szansa pozyskania środków unijnych, rozpocząłem rozmowy z księdzem proboszczem. On na samą byś bardzo się ucieszył, że, że z taką inicjatywą wychodzę. No i trzeba było dokonać takich zabiegów, aby było to możliwe, więc zwróciłem się do kurii, darcy arcybiskupa, jeszcze wtedy Michalika, z propozycją, no i oczywiście prośbą o przekazanie tego obiektu nam. Czyli samorządowi, bo wtedy była możliwość złożenia, złożenia wniosku o środki unijne. A że pojawił się program taki ratowania obiektów kultury, więc w tym przypadku złożyliśmy wniosek. No przy naszych zabiegach, nie tylko naszych, i wielu innych ludzi, którzy nam starali się w tym pomóc, uzyskaliśmy kwotę dofinansowania 3 milionów, no ale całość kosztowała ponad 4,5 miliona, resztę musieliśmy dołożyć własnego budżetu, choć nie jesteśmy gminą, która ma na odkładane ileś pieniędzy, ale rozumiejąc tą potrzebę Rada w zasadzie jednogłośnie i bez słowa dyskusji zgodziła się na tą moją propozycję. No i teraz mamy jeden z najpiękniejszych uważam, to, to będzie Perła Sieniawy. Już jest to Perłą Sieniawy. Bo zrobione zostało wszystko. Otoczenie, Kościoła, nowe nasadzenia, nowe trawniki, odbudowany mur walący się wokół tej świątyni. No, sama świątynia wygląda pięknie. Myślę, że będzie przyciągać wielu, może nie tylko samych mieszkańców Sieniawy, ale również i turystów z zewnątrz. Są tam dwie krypty grobowe. No, niezwykle cenne malowidła, rzadko spotykane w owym czasie. W Polsce, a nawet powiedziałbym w świecie, także obiekt niezwykle ciekawy. Oczywiście wspomniała pani o planach. Oczywiście tych planów jest znów bardzo wiele, bo choć udało się już dużo w zakresie tej kultury fizycznej i sportu zrobić dla naszego samorządu, wspomniany Basen, Hala, mamy już w pięciu miejscowościach na dziesięć, boiska wielofunkcyjne orliki, o nawierzchni trawiastej w Sieniawie, o nawierzchni sztucznej, ale chciałbym, aby każda miejscowość, każda, choćby najmniejsze sołectwo w naszej gminie, również taki kompleks sportowy posiadało, bo dlatego, że no, uważam, że wszyscy jesteśmy równi, mieszkańcami tej samej wspólnoty samorządowej i nie chciałbym, żeby było tak, bo tam mała miejscowość to może nie potrzeba. Wszędzie jest taka sama potrzeba i mój plan jest taki, aby w najbliższych dwóch latach w każdej miejscowości taki kompleks sportowy wraz z super nowoczesnym placem zabaw powstał i na pewno to zostanie zrealizowane. Bo już takich wielkich, że tak powiem potrzeb nie ma, aczkolwiek kiedy zostałem burmistrzem to nawet cała Sieniawa nie była skanalizowana i również nie cała Wylewa. No i w tych właśnie ostatnich latach, znaczy w tych moich latach, kiedy dane mi było pełnić funkcję burmistrza, wykonaliśmy kanalizację na poziomie 80%. Zostało jeszcze do skończenia fragment Czerwonej Woli i Czerc i dwie miejscowości Rudka i Dobra. No i to oczywiście będzie. Sprawa priorytetowa, do której będę dążył, choć wiem, że możliwości finansowe są bardzo ograniczone, bo mogliśmy kiedyś korzystać z dużego dofinansowania unijnego. Teraz takich możliwości nie ma, ale wierzę, że jakieś się pojawią, więc będziemy to robić. Oczywiście bardzo takim leżącym mi za, na sercu zagadnieniem jest również e, los ludzi starszych. Wiem, ile na terenie naszej gminy jest ludzi samotnych żyjących w swoich domach. Bywa tak, że czasem nie ma im kto podać przysłowiowej szklanki wody czy ciepłej strawy. Jest teraz program rządowy bardzo ciekawy, finansowany przez państwa, przez państwo, Dzień, dom dziennego pobytu dla seniora. I mamy rozpoczętą szkołę w Piganach już bardzo, bardzo dawno, bo to jeszcze długo przed moim przyjściem na urząd burmistrza. W znakomitym położona jest miejscu. I właśnie tą szkołę niedokończoną szkołę chciałbym przeznaczyć na ten dzienny dom pobytu dla seniora, gdzie by przywożeni byli z wszystkich miejscowości naszej gminy. Tam by mieli zapewnioną opiekę medyczną, wyżywienie, a na noc wracaliby do swoich domów, żeby nie budować, nie budować dla nich hotelu. Uważam, że to jest kapitalny program i zrobię wszystko, żeby. To na terenie gminy się nie da zrobić. Oczywiście to nie będzie łatwe zadanie. To będzie też kosztowne zadanie, ale wiem, że dam radę. W gminie, jest, w gminie i w mieście jest jeszcze dwóch kontrkandydatów. Czy nie uważa pan, że może, czy nie ma pan obaw, że ludzie będą chcieli zmiany? Jest to możliwe. Jest to możliwe. Ja, no, akurat za mną przemawiają czyny. Moi kąt kandydaci, zwłaszcza jeden, no, obwiesił całą sieniawę billboardami. Jestem przekonany, że wyborcy nie będą głosować na billboardy, tylko będą głosować na człowieka. Ze mną ci no, wszyscy mieszkańcy żyją, współpracują od 12 lat i obserwują moje dokonania, moje zaangażowanie. Wierzę, że to, czego dokonałem, nie będzie potraktowane jak nic. Mój, jeden z moich głównych kandydatów przede mną był przewodniczącym Rady Miejskiej w Sieniawie, więc pełnił największą, najważniejszą funkcję w samorządzie. Nieraz sam szukam w swojej pamięci jego dokonania, no i przyznam szczerze, że nie znajduję. Nie znajduję żadnych, więc y, teraz tłumaczenie y, z jego strony, że nie miał większości w Radzie, więc jak został przewodniczącym, jeśli nie miał większości, no ale pozostawiam to naszym wyborcom. Jeśli uznają, że moi kandydaci będą lepsi na tą funkcję, no to to oczywiście jest wola wyborców. Ja apeluję do moich wyborców, do mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa, żeby się mocno zastanowili, czy warto. Ja oczywiście będę prawdopodobnie kandydował po raz ostatni, bo już jestem rzeczywiście w wieku takim, że, że już chyba, bo to też, Wiąże się z ogromnym, że tak powiem, ryzykiem dla zdrowia. Moja praca to nieustanny stres. Mam w minie swoich oponentów, którzy doszukują się we wszystkim jakiegoś no, jakiś bardzo złych, no, jakby to powiedzieć, złych działań z mojej strony, co oczywiście nijak się nie potwierdza, ale. No, ale dążą, dążenie do władzy no, skłania ich do najbardziej czarnych scenariuszy. E, powiem nawet tak, że moje plakaty wiszą na witrynach sklep sklepowych i te witryny zostały rozbite. Więc powiem, e, że to jest szokujące. No i to jest właśnie między innymi e, argument dla moich wyborców. Jeśli chcą postawić na takich ludzi, którzy wybijają szyby tylko dlatego, że wisi mój plakat, no to niech sobie taką władzę wybierą. Ja bardzo ich proszę i apeluję do was, drodzy państwo, nie dajcie się uszukać, bo potem już tego naprawić się nie da, nie da się cofnąć czasu. Uważam, że to, to będzie stracony czas. Ale oczywiście o wszystkim będą decydować nasi wyborcy, czy moi wyborcy, czy wyborcy moich kandydatów. Dziękujemy bardzo serdecznie. Rozmawialiśmy z burmistrzem miasta i gminy Sieniawa, Adamem Bosiem.